Cześć, ja nazywam się Kasia i witam Was na moim vlogu. Od razu na wstępie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i zostawienia łapek w górę pod moim filmem. Tak jak już wspomniałam we wcześniejszych filmach, staram się zwiększyć oglądalność na moim kanale. Dziękuję Wam niesamowicie za tą ogromną ilość komentarzy pod ostatnim moim filmem i zachęcam również do bycia aktywnym pod tym. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem, który już teraz widzicie na mnie. To jest makijaż mojej ulubionej influencerki Belli Lucie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak go wykonałam i w jaki sposób wszystkie etapy, to serdecznie zapraszam do oglądania i już bez przedłużenia przechodzimy do oglądania. Ja pominę etap nakładania SPF-ów i kremów na twarz i przejdę od razu do nałożenia podkładu. Ja będę używała podkładu od L'Oreal True Match. To jest kolor 2N, wanila. Nałożę sobie na rączkę. I użyję tej gąbeczki, o której Wam mówiłam już w wielu filmach. To jest moja ulubiona gąbeczka. Od Vibo albo Lovely, nie pamiętam. Ale spróbuję Wam ją podlinkować. I tak jak Bella nałożę podkład na całą twarz, więc będę go potrzebowała odrobinę więcej. Bella również nakłada podkład pod oczy, więc ja też tak zrobię. Now I'm gonna use some NARS concealer. So glad I worked out how to speed this video up because I feel like it would be so boring. I przechodzimy do korektora. Ja będę używała tego od Lovely Liquid Camouflage. To jest mój ulubiony zdecydowanie. Jest kryjący, ale nie jakoś intensywnie i ma bardzo ładny kolor. I nałożę tak jak Bella delikatnie pod okiem. Ja zwykle nakładam większą ilość i na jakieś niedoskonałości. Ja tych niedoskonałości niestety mam więcej niż Bella. I używam gąbeczki. I mainly use it around my eyes to cover up dark circles. Okej. Ten krok jest dość specyficzny. Ja go nie robię dosłownie nigdy. Nakładanie pod oko pędzelkiem pomarańczowego kamuflażu. To jest prawdopodobnie jakiś pomarańczowy korektor. Ja nawet takowego nie posiadam, więc użyję mojej pomadki do policzków. Więc użyję mojego różu od Diora i powiem Wam, że trochę się boję. Nakładamy go tutaj. Czyli jakby w to załamanie. Nie rozcieramy. Powiem Wam tak, czy to zniwelowało moje zasinienie pod oczami? Nie! Prawdopodobnie w ogóle, ale sprawia to, dodaje jakiejś takiej świeżości, sprawia, że ta cera wydaje się wypoczęta, taka delikatnie zarumieniona, więc powiem Wam, że nie jest to zły etap. Warto się nad nim zastanowić. I'm gonna use a brow pencil from the brand Benefit. And just filling in all the little gaps. Czyli następny krok to brwi. Moje brwi są zdecydowanie mniej wyraziste i spróbuję zagęścić za pomocą pomady od Vibo i użyję też pędzelka o numerze 320 z Blended. On ma taką fajnie ściętą końcówkę, dość precyzyjną. I have heaps long eyebrow hair, so I've got to make sure they're all facing up. Tak, ja sobie zaznaczę końcówkę, żeby była taka bardziej wyrazista i wyciągnięta. Tę dolną część, tak jak Bella. I tutaj z przodu. Nie wiem, czy to widzicie. Zrobię właśnie taki przyczesty początek. Bardzo mi się podoba to, że Bella stawia na naturalność i nie konturuje tych brwi później korektorem. To wygląda tak bardzo naturalnie i świeżo. Bardzo mi się podoba ten efekt. Wezmę sobie jeszcze taki grzebyczek do brwi i sobie je wyczeszę bardzo delikatnie właśnie, żeby wydawały się bardziej naturalne.
kredkę i przechodzimy do bronzera. Bronzer będę nakładała pędzelkiem 110 od Blended. Bronzer, jaki znalazłam, bo tak jak już Wam mówiłam w ostatnim filmie, mój nie żyje. I jeszcze nie zdążyłam kupić jakiegoś nowego i będę używała ten od Lovely. Ale zobaczycie, że on ma taki bardzo naturalny kolor. Nie jest za ciemny, nie jest za jasny, ani za chłodny, ani za ciepły. I jak właśnie się go nakłada tutaj na całą twarz, praktycznie tak jak Bella, to ja też sobie po prostu nie zrobię krzywdy, zwłaszcza, że ona nie ma tej skóry. A jak wiemy, suchy produkt nakładamy na suche, a mokre na mokre. To jest trochę zaburzona ta kolejność. Dlatego też warto sobie właśnie wziąć taki delikatny puder, żeby sobie wykonać dokładnie te kroki jak Bella. No i ja sobie jeszcze dodam tutaj bardziej intensywnie pod kości. Ja zawsze robię taką minę, taką trochę dziwną, ale wtedy napinam kości i widzę dokładnie gdzie, widzicie? Widać było właśnie dokładnie gdzie nałożyć ten puder. Puder. Bronzer. Czyli robię taką minę i nakładam to. No i tak prezentuje się nałożony bronzer. Moja twarz jest dość mocno teraz wykonturowana. Przechodzimy do następnego etapu. Następny etap to cienie. Ja mam również tę paletkę, chociaż mam już ledwie dzipie. To jest paletka od Urban Decay. Paletka Heart. Ja ją bardzo lubię i powiem Wam szczerze, że często jej używam, nawet biorę ją na wyjazdy jako moją ulubioną paletkę, ponieważ ona ma takie właśnie ciepłe odcienie. Jeszcze Wam zaprezentuję to odcienie. Ona ma takie ciepłe odcienie. Dużo pomarańczowych, właśnie to są moje ulubione kolory, ponieważ ładnie podbijają właśnie niebieską tętówkę oka. I teraz sobie nałożymy cień. Ja sobie nałożę ten trzeci cień od lewej strony i właśnie nałożę go tak na lewo. No i sobie to wszystko rozblenduję. Okej. Następny etap to cień błyszczący. Podejrzewam, że to jest ten cień Dirty Talk. On jest właśnie takim pomarańczowym odcieniu. Jest intensywny. Bella ma dużo ciemniejszą karnację niż ja. Więc u mnie to będzie też bardziej intensywne, ale też go spróbuję właśnie takim precyzyjnym pędzelkiem nałożyć na tę dolną linię. Dolną linię, dolną powiekę. Ja robię właśnie takie jak Bella, czyli wyciągam sobie ten zewnętrzny kącik oka, ale jakby z tej dolnej linii. Następny etap, już ostatni, jeżeli chodzi o cienie, to jest najjaśniejszy cień, znaczy najjaśniejszy błyszczący cień. To jest taki dość mocny róż. On jest dla mnie zdecydowanie za ciemny na kącik oka, więc ja sobie wezmę jakiś mój rozświetlacz. Ja akurat użyję tego kit od Mua. On też jest w takim różowym odcieniu, więc nie będzie się dużo bardziej różnił. Ale jest znacznie jaśniejszy i sobie też nałożę tak właśnie w kącik oka, jak Bella. And now I'm using the Urban Decay palette again and I'm gonna use the shine. Kolejna to bronzer na nos. Ja użyję sobie tego pędzelka, który jest właśnie dołączony do palety, której używałam. On jest taki dość precyzyjny. Wezmę chyba ten. I wezmę sobie bronzer. Wezmę co wcześniej. No. And now I'm just gonna contour my nose because I feel like this makes such a big difference.
Kolejny etap to usta, to jest mój ulubiony zdecydowanie etap. Ja usta mam dużo mniejsze i pokażę wam jakieś moje takie delikatne triki właśnie jak powiększyć usta. Zrobię to za pomocą, zrobię sobie taki sam kolor jak ona ma, taki bardzo naturalny, różowy, ale zrobię to za pomocą dwóch produktów. Pierwszy produkt to szminka od Maybelline w kolorze 75. Taki dość intensywny kolor pomarańczowy, ale chłodny pomarańcz. On jest dość ciemny. I ja sobie go nałożę tylko na kontur ust. And now I'm just using a nude lip liner. I forget where this one's from, but just putting it all over my lips. Następny etap, czyli druga szminka, i to jest szminka, którą ja bardzo lubię. To jest jedna z moich ulubionych szminek, aczkolwiek ona się często i dość szybko zmywa. To jest Velvet Matte numer 3 od Golden Rose. I nią wypełnimy tę wewnętrzną stronę ust, najeżdżając na te kontury i delikatnie je rozmywając. Widzicie? Te usta są teraz naprawdę duże. Kolejny krok, wreszcie, bo bardzo do niego czekałam, bo się naprawdę mocno świecę. To puder. Puder będę nakładała 160 od Blended, taki płaski pędzel do pudru i wezmę sobie puder z Clarence'a, transparentną jedynkę. I następny etap to kredka na linii wodnej w czarnym kolorze. Ja tak kredkę używałam bardzo często, ale w gimnazjum, gdy chciałam, wiecie, być taka, wiecie, jaka, taka twarda, taka baba. Chciałam być zbuntowana i tak dalej. I wtedy sobie właśnie robiłam taką czarną kredkę i to był jedyny kosmetyk, jakiego używałam w gimnazjum, właśnie czarnej kredki, bez żadnego tuszu, bez niczego. Wyglądało to tragicznie. I powiem wam szczerze, nigdy więcej tego nie zrobię, bo moje oczy są naprawdę małe i nie chcę ich bardziej pomniejszać. Dlatego użyję tej kredki od Lovely w kolorze chłodnego brązu. To jest kredka do brwi, tak wiem, ale ja użyję jej właśnie jako kredki na linię wodną. Moim zdaniem i tak to wygląda intensywnie, a nie pomniejsza mi to tak bardzo oczu. Następny krok to róż. Ja użyję tego mojego ulubionego blush. I tak jak Bella, nałożę sobie go w centralną część twarzy. I love putting blush. Róż nałożony i przechodzimy do rozświetlacza. Ja znów użyję tego rozświetlacza, którego używam w wewnętrznym kąciku oka i nakładamy go na kości policzkowe, czyli standardowo. Now going in with some highlighter from Makeup Forever. This one is like blinding, just on my cheekbones. And also my cupid's bow. Kupidyna. Ja bym pierwszy nałożyła rozświetlacz, a później pomadkę. Tak wydaje mi się, że byłoby to bardziej estetyczne, no ale robimy tak jak Bella. I na nos. Ja na nos raczej nie używam rozświetlacza, ale skoro muszę, to użyję. I nałożę jeszcze odrobinę na brwi. Tadam! Już zostawiam tylko dwa etapy do końca. Przedostatni etap to eyeliner. Ja użyję tego z Eveline. Jest to jeden z moich ulubionych eyelinerów. Pierwszy właśnie to jest ten z Eveline, a drugi to taki z Klinika w Pisaku. To są jakby dwa moje ulubione eyelinery i żaden inny mi się nie sprawdził. Lubię je, ponieważ mi się nie rozmazują i są dość precyzyjne. I tutaj robimy taką bardzo cienką kreskę, tak jak Bella w zewnętrznym kąciku oka. Taka bardzo precyzyjna kreska i nie za długa, co jest bardzo ważne. To oko ma być tylko podkreślone i wewnętrzna strona.
Kreska już skończona, prezentuje się to w ten sposób. I ostatni już etap, czyli... This mascara is amazing. It's by Kevin Aucoin and I love it because it comes off with hot water and it just like I can't explain. No i gotowy makijaż prezentuje się tak. Powiem wam, że mi się bardzo podoba. Powiem wam również, że z chęcią pomaluję się tak na jakieś wyjście. Może na co dzień nie, na co dzień lubię dość taki delikatny makijaż. Natomiast na wyjście jak najbardziej. Ładnie podkreślone usta, również podkreślony mój kolor oczu, tęczówki. Pokażę wam może jeszcze jak on wygląda ze światła. Prezentuje się on w ten sposób. Mi się naprawdę bardzo podoba, szczególnie to oko. I co moi drodzy? No i co, żegnam się z wami. Dziękuję wam, że byliście ze mną, że tu trwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!